Dzień dobry, Szymon Kozłowski, witam Państwa serdecznie. Łączymy się na żywo z Państwem z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Znajdujemy się dokładnie w hali numer 6 MTP przy stoisku numer 34 w strefie Inforlok. To właśnie tutaj od dzisiaj do 2 czerwca trwają targi. Targi logistyki, magazynowania i transportu Modernlog, firma Polplan. Zaprasza serdecznie na te targi. Warto przybyć tutaj specjalnie do hali numer 6, właśnie stoisko numer 34, na którym się znajdujemy. No bo tutaj bardzo interesujące rozwiązania, nowoczesne. No i właśnie o tych rozwiązaniach, także o firmie Polplan, a także o strefie Inforlog będziemy rozmawiać podczas tego wejścia na żywo. Już teraz przedstawiam Państwa i moich gości. Razem ze mną pan Benedykt Brudka, prezes firmy Polplan. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Razem ze mną także pan Łukasz Mikołajczak z wydawnictwa Medialog. Witam pięknie. Dzień dobry. Szanowni panowie, porozmawiamy teraz o tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Panie prezesie, zaczniemy od pana. Firma Polplan jest tutaj i naprawdę ma się czym pochwalić. Proszę opowiedzieć o tym potencjale zastosowań, jaki firma Polplan proponuje. Firma Polplan to około 220 osób, które pracują na efekt dodany dla naszych klientów. Mam na myśli prawidłowo czynioną logistykę magazynową. Obiekty nasze są obiektami semi-nowoczesnymi, jeżeli chodzi o sposób dostawy, montażu i pełne wykorzystanie możliwości wewnętrznych obiektów, jeżeli chodzi o budowę prawidłowo dostarczanych przez innych dostawców systemów logistyki wewnętrznej i magazynowej. Firmę Polplan wyróżnia na rynku na pewno funkcjonalność i mobilność. Prosiłbym powiedzieć o tym naszym telewidzom. Bezwzględnie różnica podstawowa obiektów, które dostarczamy naszym klientom, to przede wszystkim pełna mobilność. To jest szybka dostawa i montaż. Mobilność polega na tym, że po okresach krótkich wykorzystywań w danych lokalizacjach terenowych, czy też lokalizacjach przyzakładowych, możliwość demontażu i ponownego montażu jest czyniona w ciągu 2, 3, 5 dni roboczych danego obiektu. Obiektów, zaznaczam, minimum o wielkościach powierzchni podstawowych 1000-2000 metrów. Oczywiście jako modularne obiekty są, czy możliwe są zabudowy wielotysięcznych powierzchniowo obiektów o jednej kubaturze, co jest istotne dla wykorzystania i zabudowy w procesy i mechanizację logistyki wewnętrznej. No to też oznacza, że po prostu możliwość stosowania jest bardzo szeroka, panie prezesie. Bezwzględnie. Obiekty produkcji firmy Polplan reprezentują swoimi możliwościami dostosowania do różnych potrzeb klientów, co do magazynowania, a jej logistyki i poprzez konfekcje czynione w tego typu obiektach od południa Europy po północ, przy założeniu, że obiekty również są dostosowane do stref wiatrowych i obciążeniowych do ponad 300 kg, co jest istotne dla odbiorców nordyckich. Tutaj w tym momencie także chciałem panu bardzo pogratulować, bo wiem, że firma obchodzi swoje 40-lecie. Wielkie gratulacje. Tak, rozpoczynaliśmy działalność jako firma, mała firma, około 40-osobowa, z kapitałem tylko i wyłącznie polskim. Zresztą do dzisiaj jesteśmy firmą o kapitale tylko i wyłącznie polskim. Działamy dzisiaj bezpośrednio jako dostawca z biurami handlowymi w 4 krajach. Natomiast w niedalekiej przyszłości będziemy również otwierać nowy punkt handlowy na Ukrainie, we Lwowie, z efektem spodziewanych oczywiście na najbliższe lata. No to znaczy, że dużo się dzieje. Firma Polplan prezentuje się tutaj na targach. Przypominam, hala numer 6, stoisko numer 34. Od dzisiaj do 2 czerwca tutaj Polplan zaprasza, by przyjść, zobaczyć. Naprawdę stoisko robi wrażenie. Duże hale modułowe, o których pan prezes także mówił, pan Benedykt Brudka, prezes firmy Polplan. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. I powodzenia, wszystkiego dobrego. Nawzajem dziękuję. Dziękuję serdecznie. A my przechodzimy do rozmowy z naszym drugim dzisiejszym gościem, pan Łukasz Mikołajczak z wydawnictwa Medialog, witam serdecznie. Witam serdecznie. No dużo się tutaj dzieje. Możemy powiedzieć, że jak na chwilę obecną ludzi coraz więcej, ludzie przybywają także w strefie Inforlog. Prosiłbym opowiedzieć o właśnie o strefie Inforlog, którą tutaj możemy znaleźć.
Tak naprawdę jest to połączenie przemysłu 4.0 i logistyki, czyli możemy tutaj obserwować wzorcowy pokaz modelu logistycznego, w trakcie którego w działaniu, i to jest ważne i istotne, są prezentowane urządzenia naszych partnerów. Nie są to eksponaty targowe, tylko rzeczy, które funkcjonują, które można dotknąć, wejść do tej strefy po pokazie, który odbywa się co godzinę. Między innymi także zapoznać się z produktami firmy Polplan, które są prawdziwą perełką na naszym stoisku. W poszczególnych strefach, między innymi składowania, w której się znajduje właśnie namiot Polplanu, ale również kompletacji w strefie intralogistycznej. Te rozwiązania są prezentowane, są pokazywane. Dzięki nim poszczególni nasi partnerzy mogą pokazać, iż w efektywny sposób można zaoszczędzić nie tylko czas, ale za to, co za tym idzie, również i pieniądze. To jest niezwykle ważne zarówno dla klientów, jak i też dla firm, które stawiają na tego typu propozycje prezentowane przez naszych partnerów. Ja przypominam Państwu, że na żywo łączymy się w tej chwili z Państwem z terenu MTP, z hali numer 6. Jesteśmy na stoisku numer 34, na stoisku firmy Polplan, który proponuje hale magazynowe, przemysłowe. Dużo się tutaj dzieje, Panie Łukaszu. Zapewne ludzie, którzy tutaj przychodzą, też właśnie chyba bardzo chcą zobaczyć te pokazy, bo to coś specjalnego. Tak, jest to wyjątkowa rzecz w skali całych targów. Edycja Infologu odbywa się już po raz 11. Jest to sprawdzona formuła tego typu działań. Pokazy odbywają się co godzinę. Każda strefa jest objaśniana przez prowadzącego, co się w danej chwili dzieje, jakie urządzenia są wykorzystywane, jakie procesy są prowadzone, jakie narzędzia w danej strefie funkcjonują. To powoduje, że przyciąga to zarówno zainteresowanie, ale również pytania do firm, które swoje urządzenia, swoje produkty prezentują na Infologu. I o to właśnie chodzi. Połączenie interaktywności, połączenie bezpośredniego kontaktu skutkuje tym, że to zainteresowanie jest coraz większe, tak jak pan redaktor słusznie zauważył. No teraz Państwo widzieliście też na ekranach swoich telewizorów właśnie te roboty, te najnowsze technologie, które tutaj zastosowanie w strefie Infolog mają, z którym mam przyjemność z panem Łukaszem Mikołajczakiem rozmawiać. A jeżeli chodzi o przyszłość, w którą stronę zmierzamy? Bo wiadomo, że tak jak pan prezes Brudka mówił, Polplan jest w całej Europie, no, czyli oznacza to, że rozszerza swoją działalność także na Ukrainę, no, bo wiemy, że właśnie we Lwowie tam Polplan również swój oddział będzie mieć. Tak, to prawda. Na pewno zdobywanie nowych rynków to jest cały czas temat, który jest brany bardzo poważnie w strategii rozwoju poszczególnych firm pod uwagę. W kontekście zarówno nowych rozwiązań, jak i też automatyzacji. Rozwiązania Polplanu z pewnością zarówno w kierunku wschodnich, ale również w kierunku krajów bałtyckich to są te państwa, to są te kraje, w których jakby ta ekspansja będzie dalej kierowana. Trzymamy kciuki, aby wszyscy nasi partnerzy tak dobrze rozwijali się jak Polplan, i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. No ale chyba to też jest przyszłość, bo ułatwiane jest wiele procesów, chociażby przez tę modułowość, o której też pan prezes Brudka wspominał. Po prostu łatwo można to zrobić. Ludzie, którzy potrzebują takich rozwiązań, wiedzą, że sam schemat jest bardzo jasny, czytelny. No i chyba tędy droga, bo ta mobilność, na którą Polplan stawia, to też przyszłość. Tak jak pan powiedział, baza jest jasna do poszczególnych elementów, robi się tylko nadbudowę i faktycznie tego typu rozwiązania są proste, łatwe i przede wszystkim tanie. Nie trzeba kupować całego systemu. No właśnie, wiemy, że to właśnie stęszewska firma Polplan należy do czołówki europejskich producentów wieloletnich hal namiotowych o konstrukcji aluminiowej, które w wielu zastosowaniach mogą być alternatywą dla tradycyjnie budowanych hal magazynowych i przemysłowych. To też chyba ważne, że tu jest alternatywa. Tak, tego typu rozwiązania mają zastosowanie w różnych warunkach, w różnym terenie. Też cała formuła prawna jest zdecydowanie tutaj uprawniona i ułatwiona, i ta ścieżka zdobywania pozwoleń na poszczególne hale czy też namioty, które oferuje Polplan, jest zdecydowanie łatwiejsza. Stąd też możliwość wyboru alternatyw oraz uproszczeń, które oferuje Polplan, jest naprawdę godna uwagi. No, warto powiedzieć, że coraz więcej klientów przekonuje się do zalet hal namiotowych, panie Łukaszu, no, które zazwyczaj kojarzone są z obiektami tymczasowymi. Jest to całkowicie zgodne z prawdą, jednak ta sama konstrukcja z lekkich i wytrzymałych profili aluminiowych może być zaprojektowana na dekady użytkowania, no nawet na 50 lat na rynku niemieckim chociażby. No i tak jak tradycyjnie budowane hale, może być dostosowana do lokalnych obciążeń wiatrowych i śnieżnych. Tutaj nawet do 300 kg na metr kwadratowy. To
prawda, coraz więcej firm zarówno logistycznych, jak i też produkcyjnych, ale nie tylko, stawia właśnie na hale namiotowe ze względu na zalety, które wcześniej wymieniłem. To są konstrukcje, które gwarantują zarówno trwałość, jak i też dają swoją jakość i dzięki mobilności, o której również powiedzieliśmy, są niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują tego typu koncepcji. Pan Łukasz Mikołajczak z wydawnictwa Medialog w tej chwili był Państwa i moim gościem na antenie telewizji WTK. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. A Państwa moim gościem wcześniej także był pan Benedykt Brudka, prezes firmy Polplan, który opowiadał nam właśnie o stoisku tutaj numer 34 w hali numer 6 na MTP, bo przypominam, że dziś rozpoczęły się targi logistyki, magazynowania i transportu Modern Log właśnie na MTP. Tutaj firmę Polplan można spotkać, przyjść, porozmawiać ze specjalistami. Stoisko, no naprawdę ciekawe. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Nazywam się Szymon Kozłowski. Zapraszamy tutaj na stoisku numer 34 do hali numer 6 na MTP. Już teraz życzymy Państwu bardzo miłego, słonecznego, pięknego dnia i bądźcie Państwo z WTK.